Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek XCOM. No i mam pierwszy problem, z którym się zorientowałem dopiero teraz. To znaczy tak, nie jest źle, bo nie mam nigdzie paniki. Natomiast problem pojawia się z tym, że mam przekaźnik satelitarny, ale nie zrobiłem satelity. I teraz tak. Satelita 65 mi kosztuje. Muszę sprzedać to uszkodzone źródło zasilania. Mam kasę. No i problem polega na tym, że 65 będzie mu to kosztowało 20 dni. No i to jest przerąbane. Aby zmniejszyć koszt przedmiotów, mógłbym zrobić więcej? No nie. Dobra. Użymy. Ok. No i będą się robić. Zapisujemy sobie teraz. No i zobaczymy, co tu się dalej wydarzy. Muszę przetrwać teraz 7 dni. Dobra, jedziemy. Powodzenia. Mamy liczne zgłoszenia trwających porwań. Ich miejsca zostały Brazylii. Na Hologlobus. Fajnie, że. Średni. Nagroda. Tu dostanę w Brazylii szturmowca. W sumie spoko. O, kurde, najchętniej bym w Rosji chciał zareagować. Ale muszę w Brazylii. I poziom trudności jeszcze misji bardzo wysoki. No dobra, próbujemy to zrobić. Dobra. Brazylii. Dobra. Grenadier. Jemu damy granat. Wojtas. Tu będzie apteczka oczywiście. Demer granat drugi. Nikolos snajper. Dobra, jedziemy. Zaczynamy atak. Władze Brazylii poprosiły o naszą pomoc, dlatego udamy się właśnie tam. Logiczne. Oby nie był to teren zabudowany. No, niestety. Dobra, lądujemy. Tu wielkie niebo, sztab, zgłoście się. Zespół uderzeniowy dotarł do SD. Proszę o pozwolenie na desant. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. Dobra, zapisamy sobie oczywiście na początku. To pewnie będzie ciężka misja. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu jest pen blisko. Już się zaczyna. Wow. Jednego widzi tylko. Tak jest, dowódco. Spróbujmy nią podjechać. Temerem znaczy się tutaj. To jest dobra osłona. To może uda się jakoś. Więc nie widać. Snajperem, kurde. Czemu on nie widzi nic, nie? Kurde. No, podjedziemy tu, no bo co ja mogę zrobić? No? Tu chyba będzie lepiej. Warta.
A Wojtasem się wycofamy. Może na dach. Ha, było nie głupie. Tak zrobimy. Orzesz! No dobra, zobaczmy. Ok, jeden załatwiony. Może uda mi się Wojtasem zejść z góry. No. O. Pff. 72%, nawet dużo. Dobra, walimy do niego. Najpierw tym. Dobra, rozwalamy. No. Dobra, teraz z Wojtasem złazimy tu na dół. Avanza la posizione. Teraz plus jest taki, że ten obcy nie będzie mógł tu zejść. Myślę, że mogę się wbić do środka, bo tutaj sobie zrobimy wartę tym. Nie, nie. Zejść. Strzał mieszkania. Tu podjedziemy, by wylazł przez te drzwi. Powinno go rozwalić. O, Wojtas może jeszcze strzał dać. Dobrze. Nie, nie podjedzie teraz, wiemy to. Jest. Po dwa. No to nie jest zły pomysł, żeby tam nie podjechać. Mówimy sobie strzelanie w biegu. Niespodzianka! Może lepiej z pistoletu? No. No i dobranoc. Dobra, teraz pewnie zlezie ten z góry. Zobaczmy, którego zaatakuje. O! No i proszę go rozwalić. Dobrze. Oj, teraz. No i teraz muszę wyłączyć meld szybko. Oczywiście zapiszę sobie. Dobrze idzie na razie. Warto by było przeładować. Tu się schowamy. Sobie przeładujemy. Możemy grać. Tu jest drugi meld.
sobie zacząłem. Na razie nie wyważę. Cicho, cicho. Na razie nie podoba mi się to. Wyjrzymy. Dobra, nic nie ma. Schowamy się z powrotem. Myślałem, że może Ctrl Save to będzie podpisywanie, ale niestety nie. Dobra. Tu jest dobre miejsce. O, fuck. No, teraz by było fajnie przywalić im. O tak, panowie, o tak. O tak. Jestem trzeci. Walimy. Pięknie. To się nazywa rozpierducha. No, jeszcze coś jest. Tak mi się pięknie ustawili, że aż zapiszę. Dobra. Ktoś tam jeszcze siedzi gdzieś, kurde. Dobra, teraz muszę resztę podciągnąć tutaj bliżej. Robi się. Tu. Gdzieś chyba na zewnątrz mi się wydaje, że są. No. Co powiecie? Są tam. No, dziwne, że tam ich nie widzi. Na razie się tam nie wbijam. O, proszę. Paniaczki. Teraz jestem okrążony.
Dobra, zobaczymy co jest tu. I co, nic? Dobra. I'm on the mood. Dobra. Nie ma się gdzieś schować, kurwa, dobrze. To wiem, leziemy tu. Znowu tutaj wyjście. A snajperem pojedziemy daleko, daleko tu. Ktoś tam widział. No i dobra. No, chłopaki kombinują. No. Oj. Warte zrobił. Dobrze. Okej, ładne ustawienie. Chyba zacznę wycinać te zapisywania. Dobra, co my tu możemy wykombinować? Temer jest dobrze ustawiony. Co widzi snajper? Nie wiem. Teraz już coś widzi. Ale nie może oddać strzału. Dobra, nie wartuje po prostu. Samym. Wstawiłbym się tu, ale on też wartę zrobił. Co byś powiedział na granat? Nic byś nie. Dobra, też zrobię wartę. Tu się ruszę. Ojtasem. No, na razie się nie ruszam, bo... Chyba, że nie mam wrzucić granat do środka. No i poczekam jeszcze. Zobaczymy co będą robić. Na pudło. Aha, jeden jest tutaj. Jeden jest tu, a drugi jest w środku. Granat byłby nieskuteczny. Ale dobra, co snajper teraz mógłby powiedzieć? Proszę. Nie jest źle. Zwiększymy sobie szansę ostrzeliwując tego. No i teraz 70% to też nie dużo. Dobra, walimy. Pięknie. Moim zdaniem dużo lepiej byłoby zdobyć te kanistry, niż je niszczyć podczas akcji. Teraz podjedziemy tutaj. O, jak wyrąbał dziurę. Dobra. Warta i warta. Trochę mnie niepokoi to. Uf. Trochę mnie niepokoi to, że ja tutaj słyszałem też
coś się ruszało, a teraz nic tu nie widać. Dobra, czyli snajper widzi, widzi, pięknie. To dawaj go. Dziękuję, dobranoc. Teraz sobie wutasem podjedziemy tu. Gdzie? Kurde, nie widziałem. Dobra, zrobimy wartę. I tu sobie zrobimy wartę. I tu sobie zrobimy wartę tenarem na wszelki wypadek. No, abyście pokazali, gdzie to było słychać. Tutaj go widać. Snajper. Proszę bardzo, pięknie. To niestety nie widzi, ale... Dobra, spróbujemy palnąć tak. A z pistoletu? Przepraszam. 71. Czy to jakaś różnica jest? Żadna. Ale nie zmarnuje mi się amunicja. A powinno wystarczyć spokojnie z tego strzału. No i proszę. Doskonała robota. Wszystkie cele. Pięknie. No, tak jak wysoki poziom trudności. Poszło nieźle. Dobra, zobaczmy, jak teraz poziom paniki będzie. No, nawet awans. Na sierżanta. Będziemy mieli nowego towarzysza. Rakieta rozrywająca. Ta rakieta ma mniejszą siłę niż zwykła. Że wszyscy trafieni wrogi otrzymują plus 33% obrażeń we wszystkich rozmiarach przez kolejne 4 tury. 3, ja wiem, to może w przyszłości się przydać. Dobra, spróbujmy, bo to może być dobre do ogłuszania jakichś mocniejszych kozaków. Nie, to mi się wydaje głupie. Strzela z falową? Nie, no to ja wolę zdecydowanie. Przygwożdżenie jest dużo lepsze. Tak, 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 tak. Oczywiście, że tak. Myślałem, że to będzie to następne. Dobra. Jedziemy dalej. Tu jest taka skorpera, może jakieś medale sobie przyznamy też. Operacja zagadkowy sędzia. Drużyna jest wysłana do Brazylii, umożliwiła o tym porwanie Brazylii. Władze dziękują ci za pomoc i mają nadzieję, że te nagrody przydadzą się projektowi XCOM. Brazylia panika zmniejszyła się o 2. Będziemy cię obserwować. Dobra, zapiszę sobie. No i zobaczmy teraz. No. To tutaj. No dobrze, nieźle. Okej. Teraz będzie koniec miesiąca. 7 dni zostało. Jeszcze dużo się może wydarzyć przez 7 dni. Ale tak, zobaczymy teraz tak. Szkoła oficerska, jeden dzień. Mam też na mało pieniędzy na kurde przekaźnik satelitarny. A co ja mogę tu? Karabin na celu. I pieniądze, pieniędzy mi brakuje. Może zostawię te pieniądze. No, zobaczmy, czy mogę coś sprzedać. W sumie jest takie drogie. Wszak za 5.
komputer ładowy mogłem sprzedać. Jeden. Dobra, na razie się nie idę źle te misje, więc nie będę tego robił, ale tak, mam nowego żołnierza. Porucznik Hector Medina Szajbus. Teraz tu sobie zmienimy. O, już jaki malowany z Brazylii. Robimy sobie tutaj... Kogo by tu zrobić? Zrobimy sobie jednego mojego tutaj subskrybenta, który bardzo często się udziela i na Facebooku. Niech to będzie Chakro. Mam nadzieję, że dobrze napisałem ksywkę. Okej. Okay. Będzie mówił po angielsku. Tak. Po angielsku. Brazylii. Po hiszpańsku to trochę mi nie pasuje. Znaczy portugalsku z Brazylii. Dobra, taki. Czarny będzie. Okej, okay, to już może być malowany, bo to jest już wypasiony gość. Kolor skóry zostawiamy. O, może być taki. Dobra. Zaraz jakąś brodą dowalimy. O, spoko. Pancerzymy go jakoś. I kolor pancerza zmienimy. Szturmowiec to taki do budynku, dobra. No i dobra. Wyposażenie. Pistolet oczywiście laserowy będzie miał. Strzelba. Niech będzie. I granat to dołączony oczywiście też. Ach, to już robiłem teraz zdolności. Strzelanie w biegu. Agresja zwiększa o 10% szansę trafienia krytycznego za każdego widocznego przeciwnika. Daje maksymalnie 30. Daje za każdego widocznego przeciwnika. Wolę to. Potem powoduje, że pierwszy strzał reakcji oddany do tej jednostki automatycznie chybia. To jest super. To jest po prostu mistrzostwo świata. Pozwala oddać strzał, który wypłoszy przeciwniku zza osłony. Ma dużą szansę na trafienie, ale zadaje mniejsze wrażenie. O, to jest dobre. Jemu dałbym karabin. Tak. I zrobimy właśnie tak, że mu damy karabin. Tak. Będzie dobrze strzelał. Okej. Okay. Jeszcze tutaj chcieliśmy zmienić Sunhook. Grenadier. On musi mieć nowe, żeby wydawał po polsku. I zrobimy sobie tak fajnie, żeby miał hełm. Taki zwykły. Taki zwykły żołnierz, żeby był z niego. O, ten. Dobra. Okay. No dobra, nie jest źle, słuchajcie. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Chyba wyszedł szybki, niestety wywalił mi się X-ą w połowie. No ale chyba za 30 minut to jest. Dobra. Mam nadzieję, że do końca miesiąca uda mi się tutaj nie spitolić gdzieś akcji. No ale dobra, zobaczymy. Słuchajcie, dzięki za oglądanie i do usłyszenia.